Czy Bóg ma imię? Biblijna odpowiedź. Każdy człowiek ma imię. Czy nie wydaje się rozsądne, że tak samo jest z Bogiem? Gdy się z kimś przyjaźnisz, to często używasz Jego imienia. Czy z przyjaźnią z Bogiem miałoby być inaczej? W Biblii Bóg przedstawia się słowami Jam jest Jehowa, to jest moje imię. Izajasza 42,8. I chociaż nosi też wiele tytułów, na przykład Bóg Wszechmocny, Wszechwładny Pan czy Stwórca, zachęca swych sług, żeby zwracali się do Niego po imieniu. To dla nas ogromny zaszczyt. Wiele przykładów Biblii zawiera imię Boże w Księdze Wyjścia 6,3. W wersecie tym czytamy: Ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale co do mojego imienia, Jehowa, nie dałem się im poznać. Chociaż wielu uczonych woli formę Jahwe, to jednak forma Jehowa funkcjonuje w języku polskim od wieków i jest powszechnie znana. Pierwsza część Biblii oczywiście nie została spisana po polsku, lecz po hebrajsku. W języku tym, w którym tekst czyta się od strony prawej do lewej, imię Boże zapisywano czterema spółgłoskami. Te cztery hebrajskie znaki, transliterowane jako JHWH, są nazywane tetragramem. Czy Bóg ma imię? W Biblii można znaleźć imiona wielu różnych bogów. Narody sąsiadujące ze starożytnym Izraelem czciły Asztartę, Baala i Molocha. W pierwszym wieku chrześcijanie żyli wśród ludzi oddających cześć Artemidzie, Hermesowi i Zeusowi. Imiona tych bóstw występują w Biblii. Biblia przyznaje, że jest wielu bogów, ale imię jednego boga pojawia się w starożytnych manuskryptach biblijnych znacznie częściej niż imiona wszystkich innych bóstw razem wziętych. Imiona tych bóstw nadal są we współczesnych przekładach Biblii, ale imię Boga, którego ta księga wymienia najczęściej, z wielu przekładów usunięto. W najstarszych Bibliach imię to występuje blisko 7000 razy. Kim jest Bóg, którego imię zostało usunięte? Pierwszą część Biblii, zwaną Starym Testamentem, spisano po hebrajsku i w pokrewnym języku aramejskim. Po hebrajsku imię Boże zapisywano czterema spółgłoskami. W języku tym czyta się od prawej do lewej. Literom tym odpowiadają polskie spółgłoski JHWH. Obecnie nie wiemy, jakie samogłoski występowały w imieniu Bożym. Jednak imię to w postaci czterech liter widnieje w starożytnych manuskryptach biblijnych. Zostało też utrwalone w wielu innych miejscach.
W języku polskim powszechnie znaną formą imienia Bożego jest Jehowa. Inna forma to Jahwe. W niektórych przekładach imię Boże występuje w Psalmie 83, wersecie 18 i kilku innych miejscach. W innych tłumaczeniach, jak choćby w Piśmie Świętym w przekładzie Nowego Świata, imię Boże przywrócono wszędzie tam, gdzie znajdowało się pierwotnie. Skoro imię własne Boga występuje w Biblii blisko 7000 razy, to niewątpliwie Bóg pragnie, byśmy je znali i Go używali. W prawie, które Bóg dał Izraelitom, polecił Mojżeszowi zawrzeć słowa: „Słuchaj, Izraelu, Jehowa nasz Bóg to jeden Jehowa”. Słowa te zacytował Jezus. Musiał więc znać imię Boże i się nim posługiwać. Krótko przed śmiercią powiedział w modlitwie do Jehowy Boga: „Dałem im poznać Twoje imię”. Człowiek może nosić rozmaite tytuły: mąż, ojciec, architekt oraz imię własne, na przykład Jan. Podobnie Bóg ma wiele stosownych tytułów: Wszechmocny, Stwórca, Pan. Ma też jedyne w swoim rodzaju imię, które odróżnia go od wszystkich innych bogów. Brzmi ono Jehowa. Być może się zastanawiasz, jaką osobą jest Bóg? Czy Bóg się o nas troszczy? Czy można przybliżyć się do Boga? Odpowiedzi na te pytania zawiera lekcja druga broszury „Bóg ma dla nas dobrą nowinę”. Można ją pobrać z serwisu jw.org. Świadkowie Jehowy mogą chętnie studiować z Tobą Biblię. Wypełnij online prośbę o studium Biblii, a miejscowi świadkowie spotkają się z Tobą w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.